Zakładamy konto e-mail w usłudze Gmail od Google. Robimy to używając pełnowymiarowej przeglądarki internetowej na komputerze, bo tak jest najłatwiej. I właśnie takiej przeglądarki będziemy używać. Jako przykładu klikamy Utwórz konto. Pokazują się okienka, w których należy wpisać imię i nazwisko, nazwa użytkownika, i teraz to jest jakby najtrudniejsza chyba część całej operacji, bo to jest nazwa, której prawdopodobnie nie dobierzemy tak, jakbyśmy chcieli. Większość nazw już została zajęta przez kogoś innego, dlatego cokolwiek będziemy robili, prawdopodobnie trzeba będzie dodać jakąś cyfrę albo jakiś znak specjalny. Gdybym chciał użyć Zielona Sałata 3, znaczy bez trójki. To już ktoś tego użył, dlatego świeci się to na czerwono. Dlatego od razu automatycznie Google proponuje dodanie jakiejś cyferki, niech będzie zielona sałata, 3 jest. I wpisujemy dwa razy to samo hasło, które wcześniej zanotowaliśmy w naszym notatniku na hasła, i to ma być trudne hasło. I z tego nie należy omijać i lekceważyć, ani zakładać, że zapamiętam hasło, bo raz pisane hasło w przeglądarce czy w urządzeniu jest tam zapamiętane i będzie potrzebne ponownie nie wcześniej niż za rok lub za dwa, gdy coś się popsuje, coś się zmieni. Hasło powinno być trudne i musi być zanotowane. Nie mamy go pamiętać. To hasło ma pamiętać dokument, który będzie sobie leżał razem z innymi dokumentami typu certyfikaty, uprawnienia. Ważne sprawy, które leżą w szufladzie. Dlatego to notujemy najpierw. I tu dwa razy to samo hasło wpisałem. Jeszcze tutaj wróćmy na chwilę. Nazwa użytkownika nie może zawierać polskich znaków. Czyli o, ę, si, ci, ž, ni, to wszystko odpada. Klikamy dalej. Numer telefonu opcjonalny. Pomocniczy adres e-mail opcjonalny. Data urodzenia. Tu coś wpiszemy: styczeń, rok. Jakiś taki, żeby było, że jestem dorosły. Płeć nie chcę podawać. Jeśli nie musimy, to się nie identyfikujemy w żaden sposób. Walczymy o swoją prywatność. Idziemy dalej. Szybka personalizacja. Ok. Bla, 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 na, na, na. Możemy przyjąć, że Google będzie sprawdzało i magazynowało wszystkie wiadomości, wszystkie rzeczy, jakie będziemy robili na tym koncie. Potwierdź i tak dalej. Czy chcemy inteligentne funkcje? Zostawmy inteligentne funkcje. Ok, możemy się na to zgodzić. Krótki samouczek. I to tyle. Konto założone. Nazwa konta i hasło zanotowane w notatniku i teraz możemy zacząć go używać. Teraz, mając konto Gmail. Otwieramy sobie drogę do wszystkich dodatkowych funkcji, dodatkowych usług, które oferuje Google. I głównie o to chodzi. I te funkcje możemy znaleźć tu w prawym górnym narożniku, gdzie mamy tę ikonę z kropeczkami. I tu jest mnóstwo dodatkowych aplikacji. Między innymi możemy e, ustawiać swoje ulubione filmy na YouTubie, możemy własne filmy wrzucać na YouTubea Dzięki kontu gmail możemy używać smartfona z Androidem z odblokowanymi wszystkimi funkcjami. Mamy swoją przestrzeń dyskową w internecie i mnóstwo innych fajnych rzeczy. Zakładamy to konto gmail właśnie po to, żeby niektóre z tych rzeczy wypróbować. Wracając do samego konta. Po lewej stronie mamy kolumnę, w której możemy znaleźć wiadomości odebrane. Na razie w wiadomościach odebranych mamy tylko wiadomość powitalną od Google. Te ustawienia mi odpowiadają. OK, mogę to potwierdzić. I teraz, jeśli mamy jakąś wiadomość i chcemy ją na przykład usunąć albo coś z nią zrobić, to trzeba ją tutaj zaznaczyć w tym kwadraciku, żeby był ptaszek. I teraz są widoczne, teraz nie są widoczne. Teraz są widoczne funkcje tu góry w pasku. Co mogę z tym zrobić? Archiwizować, zgłosić spam, usunąć, oznaczyć jak przeczytano, odłożyć, dodać do listy zadań, przenieść do innego folderu, nadać etykietę. Oznaczyć jako ważne, i tak dalej, i tak dalej. Nas interesuje kosz, chcemy to usunąć, już tego nie ma. Jeśli chcemy utworzyć nową wiadomość, klikamy tutaj na utwórz, pojawia się okienko. To okienko można powiększyć. Tutaj obok tego X jest taka podwójna strzałka, i wtedy mamy to na większym ekranie. I najpierw wysyłamy wiadomość do kogoś, czyli najpierw piszemy, adresata, później temat. Temat wypadałoby zawsze wpisać na wiadomości, nawet jeśli wysyłamy wiadomość do osoby, którą znamy, jakiś tytuł warto jej nadać, żeby było wiadomo, co jest w środku. Niektóre filtry antyspamowe mogą wiadomość bez tematu wrzucić do spamu. Albo y, mogą na przykład ją zablokować w jakiś sposób. Także różnie to bywa lepiej, żeby był tytuł. Test poczty. Oczywiście wiadomo, że adres, na który wysyłamy, musi być wpisany bezbłędnie. Bo jeśli jest napisane z błędem, to albo się odbije, czyli nie trafi do żadnej skrzynki. Przyjdzie do nas wiadomość, że nie ma takiego adresu, to jeszcze pół biedy wiadomo, że wtedy, że popełniliśmy błąd, albo jeśli napiszemy adres z błędem i taki adres istnieje, to tą wiadomość dostanie ktoś inny niż byśmy chcieli, a my nie będziemy o tym wiedzieć. Więc adres zawsze super dokładnie. Tytuł. Należałoby? Treść. Pozdrawiam. Załata, zielona. I teraz, gdybyśmy chcieli coś załączyć, zdjęcie, dokument, cokolwiek by to było, tu na dole jest spinacz. Dołącz plik. Teraz, gdy kliknę na dołącz plik, Pokazują mi się katalogi i mogę sobie z jakiegoś katalogu, na przykład z dokumentów, wybrać plik i widać, że się załączył i nadal będą się pokazywały takie linie z informacją, co się załączyło. I to tyle na początek. Wysyłamy. Mamy konto Gmail, mamy mnóstwo funkcji dodatkowych dzięki temu kontu. Oferowanych przez Google i przez wiele z nich będziemy systematycznie przechodzić. Będziemy sprawdzać, co nam Google oferuje. Dobrze. A teraz przyjrzymy się po kolei funkcjom, które tutaj mamy w poczcie. Właśnie dostałem odpowiedź na wiadomość, którą przed chwilą wysłałem. I można ją rozpoznać po tym, że ma taki bardziej tłusty ten druk, bardziej czarny. Jeśli na nią kliknę, już ją przeczytałem i teraz straciła to, to pogrubienie, czyli w ten sposób mogę łatwo i szybko odróżnić wiadomości przeczytane od nieprzeczytanych. W lewej kolumnie mamy odebrane. Tutaj będzie, jeśli to jest zaznaczone, na to raz kliknę. To będzie widać y, wiadomości, które są odebrane, które do mnie przyjdą. One są podzielone na główne wiadomości. Google częściowo filtruje to na wiadomości od społeczności typu Facebook, Instagram, Twitter i wszelkie media społecznościowe. One będą raczej posegregowane i będą osobno w tej zakładce, więc trzeba tutaj na społeczności kliknąć, żeby je zobaczyć. I w zakładce oferty będą reklamy. Tą część pewnie trzeba po prostu opróżniać w miarę regularnie. I żeby je było widać, też trzeba na tą zakładkę kliknąć. Społeczności, oferty i główna, gdzie jest odpowiedź. Oznaczone gwiazdką. Jeśli ta wiadomość jest dla mnie ważna i kliknę sobie na gwiazdkę. ok, jest oznaczona to teraz w oznaczonych gwiazdką będzie ją widać, czyli jeśli w odebranych jest dużo wiadomości, jest mały bałagan, a niektóre z nich oznaczę sobie gwiazdką jako ważne, to jeśli kliknę na oznaczone gwiazdką, to będzie widać tylko te ważne. OK, czyli zrobimy utwórz, zrobimy do Ok, tu już się adres pojawia. Już raz wysłałem wiadomość na ten adres, czyli automatycznie trafiła do, mojej, e, do moich kontaktów. I automatycznie się to uzupełnia. Ok, test 02. Treść. Pozdrawiam. sałata. Okej, okay. nie wyślę tego, zamknę to. Czy mamy coś w odłożonych? To mamy w wersjach roboczych. Co no tu się z odłożonymi dzieje? Nie mam pojęcia. Wysłane, to są te, które są wysłane. Wersja robocza, to jest to, czego nie dokończyłem i teraz mogę to dokończyć, ewentualnie coś dodać, coś zmienić, wysłać. Okej. Okay. Więcej, jeśli kliknę na Więcej, się okazuje, że w tej kolumnie jest więcej rzeczy. Wiadomości oznaczone jako ważne, wiadomości, historia czatów, zaplanowane, które mają być wysłane w określonym czasie. Wszystkie to jest ciekawa zakładka, bo pokazuje wszystkie rzeczy. Google potrafi to czasem tak posegregować społeczności, oferty główne, odłożone, wersje robocze i gdzieś coś było i nagle tego nie ma, nie widać. Nie wiem gdzie to jest, czy zaznaczyłem to w jakiś sposób, nie wiem gdzie to jest. Tutaj trzeba rozwinąć to menu, kliknąć na wszystkie wtedy dopiero naprawdę wszystko widać. Spam, który jest automatycznie... Yy, Odfiltrowywany przez google. Kosz, czyli to, co wyrzuciliśmy ostatnio, podzielone według kategorii społeczność powiadomienia, fora i oferty, zarządzaj etykietami tutaj możemy zacząć sobie ustawiać pewne rzeczy no przez to w tej chwili nie będziemy przechodzić bo tutaj moglibyśmy spędzić cały dzień swobodnie przechodząc przez wszystkie te ustawienia i możemy utworzyć nową etykietę w tym katalogu na przykład o od Basi utwórz i jeśli przyjdzie wiadomość od Basi, będziemy mogli ją zaznaczyć. I żeby zawsze trafiała do katalogu od Basi, albo do katalogu faktury, albo do fak katalogu umowy, albo co tam sobie wymyślimy. I to można rozszerzać. Tutaj jest taki mały, prawie niewidoczny, szary fragmencik. Jeśli na niego najadę, kursor zmienia. Zmienia swój wygląd, i teraz, jak nacisnę guzik, to mogę przesuwać i sobie regulować. I to tyle, jeśli chodzi o pocztę. Z grubsza, wiele osób może być zainteresowany mitem, meetings, hangouty od Google. Czyli, jeśli chcemy dołączyć do spotkania, to musimy wkleić, wpisać kod tego spotkania. Jeśli chcemy rozpocząć spotkanie, klikamy na nowe spotkanie. I tutaj pojawia się kod, który moglibyśmy chcieć komuś wysłać. Jeśli nacisnę sobie tutaj na te karteczki, klik, to komputer już pamięta ten kod. Teraz powiedzmy, że zrobimy rozpocznij teraz. Czy pozwolić na dostęp do mikrofonu i do kamery. Okej. Okay. Jeśli to ma być meeting, to pewnie wykorzystanie kamery i mikrofonu będzie potrzebne. Tu możemy zrobić zezwalaj i pokazywanie powiadomień też zezwalaj. Ok. Ale cały czas komputer pamięta link do tego spotkania i teraz, gdybym chciał utworzyć pocztę do. Waszego informatyka, i teraz tutaj bym napisał link do spotkania. I teraz tutaj klikam prawym przyciskiem myszy i robię wklej. I jest ten kod. Mogę go wysłać. Bum. I teraz mogę sobie wrócić do spotkania. Jeśli ktoś chce się połączyć, to się połączy jakby co? Ten kod nadal tutaj jest widoczny w lewym dolnym rogu. No dobra, czyli to spotkanie możemy zakończyć. Ok. Co dalej? Ważnego, ciekawego. Tutaj jest pokazana ilość miejsca. Po założeniu konta mamy 15 GB gigab przestrzeni na koncie Google, gdzie możemy trzymać nasze wiadomości nasze dokumenty, gdybyśmy jakieś stworzyli, nasze filmy, wszystko, co do nas przyjdzie, wszystko, co chcemy tam gromadzić, zdjęcia ze smartfonu, e, kopie bezpieczeństwa smartfonu. Tutaj mamy 15 giga, więc z jednej strony dość dużo, z drugiej strony jeśli ktoś robi dużo zdjęć, to dość mało. mniej o to. To są te najważniejsze funkcje, co mamy po prawej, Kalendarz, gdzie możemy y, zaznaczać sobie daty i, i jakieś spotkania i tak dalej, i tak dalej. Kip. Notatki. Jeśli ktoś lubi robić notatki w systemach cyfrowych, może to sobie wykorzystać, utworzyć listę zadań, połączyć ją. Połączyć ją z kalendarzem, tak żeby na przykład e, dodaj zadanie, tytuł, zakupy, ok, szczegóły. Dobra, robota, dodaj zadanie, ukończono, cofnij, dobra. Nie będziemy się w to teraz bawić, ale gdyby ktoś chciał zorganizować pracę, zwłaszcza jeśli chodzi o większą grupę, to można próbować to wykorzystać. Trzeba no, tylko trochę poćwiczyć. No i kontakty, gdzie powinien być jak na razie tylko jeden kontakt, bo tylko do jednej osoby coś wysyłałem. Tak, jeden jest widoczny. I teraz, jeśli używamy smartfona z Androidem, to żeby wszystkie funkcje działały jak należy, niezbędne jest właśnie konto Gmail. Jeśli już się zalogujemy na tym smartfonie i zaczniemy dzwonić i pisać i tak dalej, i stworzy się tam lista kontaktów, to ta lista kontaktów właśnie trafi do Google i będzie tutaj widoczna. I tak jak na smartfonie widać te rzeczy i można je dodawać, usuwać, coś tam z nimi zrobić. Nie jest to najwygodniejsza forma zarządzania kontaktami, bo niewiele się mieści na małym ekranie smartfona. Jeśli coś chcemy zrobić, to wszystkie funkcje są wygodnie ułożone, widoczne i dostępne w pełnowymiarowej przeglądarce internetowej na komputerze i najlepiej jest to robić. Tu je wszystkie będzie tutaj widać i tu możemy w nich grzebać. I to chyba. Tyle jeśli chodzi o Gmaila. Tych opcji, funkcji możliwości jest więcej, ale to wszystko są rzeczy zaawansowane. My tutaj jesteśmy w tej chwili tylko po to, żeby z grubsza poznać e, to konto i nie zgubić się na początek. Resztę będziemy próbowali poznawać stopniowo w kolejnych odcinkach. To tyle na tą chwilę. Jeśli masz jakiś problem, jeśli masz jakieś pytanie związane z komputerami, z internetem, z oprogramowaniem, napisz w komentarzu pod filmem. Może uda mi się znaleźć odpowiedź i przygotować e, materiał w formie filmików, przystępnej, łatwej do e, przyjęcia formie. To tyle. I to chyba tyle na tą chwilę.